Z tej strony Agnieszka Zając. Witam w kolejnym cyklu spotkań Q&A z artystami i artystkami. Dzisiaj nietypowo, ponieważ nasi twórcy i twórczynie to osoby, których filmy zakwalifikowały się aż do dwóch konkursów. Konkursu Anima i konkursu Anima.pl 27. Międzynarodowego Festiwalu Etude and Anima, który odbywa się online w Krakowie. Jest mi bardzo, bardzo miło powitać Julię Benedyktowicz, reżyserkę filmu Cykl, Julię Orlik, oraz, która jest reżyserką filmu Jestem Tutaj, oraz Aleksander Rosset, która jest reżyserką, przepraszam, montażystką filmu Jestem Tutaj, Natalię Krawczuk, reżyserkę filmu Metro, Kasię Warzechę, reżyserkę filmu We Have One Heart, Mateusza Jarmulskiego, reżysera filmu Łowy, oraz Tomka Duckiego, reżysera filmu Plantarium. Witam serdecznie wszystkich. Tak jak wspomniałam na początku, jesteście twórczyniami i twórcami, którzy zakwalifikowali się do dwóch konkursów. I serdeczne gratulacje. Dziękuję. Chciałam zadać pierwsze pytanie, takie ogólne, do wszystkich. Jak ta cała sytuacja, w której się znaleźliśmy od 15 marca bieżącego roku, wpłynęła na was, na waszą twórczość i jak się w niej znajdujecie? Może zacznie Julia Orlik. Czyli ja mam zacząć? Julia, dobrze, to Julia Benedyktowicz, dobrze, na początku jesteś, dobrze. No, myślę, że dla mnie ta sytuacja, tak jak dla wszystkich, była dosyć ciężka, ale jeśli chodzi o to, jak wpłynęła na moją twórczość, no to z jednej strony miałam poczucie, że animację mogę robić w domu, jeśli mam sprzęt ze sobą, ale dosyć źle na mnie to działało, po prostu kreatywnie, źle mi się, gorzej mi się wymyślało, ponieważ sama się trochę gorzej czułam. I brakowało mi też takiej wspólnej przestrzeni, jaką zapewnia mi szkoła filmowa, miejsce, gdzie mogę pracować. I pod tym względem to było dla mnie ciężkie, ponieważ robiłam swój ostatni film i gdzieś tam on powstawał w innych warunkach niż do których. Dobrze. Julia Orlik i Aleksander Rosset. Dziewczyny, jak wpłynęło to na was, na waszą twórczość, kolaborację? To ja mogę najpierw powiedzieć. Jeżeli chodzi o mnie, to za dużo się nie zmieniło. Ja zawsze, jak już przystępowałam do robienia filmu, to wiodłam bardzo pustelniczy tryb życia i zamykałam się w garażu, w piwnicy na ileś miesięcy, na ile potrzebowałam, żeby zanimować film. Także pod tym względem nie poczułam tutaj jakiejś wielkiej zmiany w swoim standardowym trybie pracy. I tyle. Nie poczułam jakiejś wielkiej zmiany i cieszy mnie to bardzo, że nie wpłynęło to na mnie, bo wiem, że na innych się to odbiło mocniej. Ola? Jestem bardziej typem introwertyka jako montażysta, więc na mnie to też jakoś tak bardzo dużo nie wpłynęło. Ale zmieniło się to, co montuję, ponieważ szkoła filmowa, z której głównie montuję filmy, zamknęła plany zdjęciowe. Więc po prostu nie było materiałów, z których mogłam tworzyć. Co wpłynęło na to, że zacieśniłam współpracę z Wydziałem Animacji. I to jest fantastyczne. To jest dla mnie bardzo duży plus tej całej okropnej sytuacji. Super. Natalia?
Dla mnie, tak jak dla dziewczyn, w sumie niewiele się zmieniło. Ja już jestem po szkole, kończyłam jeszcze studia doktoranckie, więc ostatnie zajęcia mieliśmy zdalnie i to była chyba największa szkoda, ponieważ mimo wszystko ja strasznie lubię ludzi, z którymi studiuję i bardzo mi było szkoda, że ostatnie zajęcia odbyły się online i nie mogliśmy się normalnie spotkać i pogadać. Tak, jeżeli chodzi o jakieś kontakty międzyludzkie, no i najbardziej brakuje mi tego, żeby po prostu był problem, żeby się spotkać z ludźmi i normalnie z nimi po prostu twarzą w twarz porozmawiać przez internet. Natomiast zawodowo nie zmieniło się za wiele, a nawet była to o tyle zabawna sytuacja, że my na czas lockdownu wyjechaliśmy do babci mojego chłopaka niby na tydzień, a zostaliśmy 3 miesiące na wsi pod Brodnicą, po prostu na Pojezierzu Brodnickim, tak, czyli w miejscu, gdzie mamy po prostu lasy, jeziora i można biegać po lesie bez maseczki. Przyznam, że pewnie gdyby nie ta sytuacja, byśmy tu nie wyjechali i ja bym nie miała okazji obserwowania, jak super pięknie wygląda wiosna po prostu na wsi. Więc gdzieś paradoksalnie ten cały lockdown miał swoje dobre strony dla mnie. Natomiast jakby wydaje mi się, że jeżeli się pracuje w zespole, a my tak pracujemy teraz zdalnie, to dobrze jest mieć możliwość, że czasu do czasu spotkać się po prostu w cztery. Znaczy na żywo, porozmawiać, przegadać wszystkie rzeczy, rozwiązać pewne konflikty, których pewnie by nie było, więc tego mi trochę brakowało generalnie. Bardzo dziękuję, Natalio. Kasia? Myślę, że ja się dosyć absurdalnie czuję, bo dużo osób, które tutaj widzę na Q&A-u, poznałam już, ale również wirtualnie na innych festiwalach. I to jest dla mnie dziwne, bo znam wasze pokoje coraz bardziej. I to jest ten śmieszny aspekt. No i walczymy, jak się da. Te plany też się przez ten czas jakieś odbywały, na których ja pracowałam, bo We Have One Heart jest moim debiutem jako reżysera animacji, więc to są moje pierwsze kroki w tym świecie i możliwe, że ostatnie. I to jest w sumie ciekawe, że działamy i walczymy jak się da, ale ten aspekt tych festiwali jest dla mnie taki ciężki bardzo, bo mogłabym być w tej chwili w różnych miejscach na świecie i słuchać tego, jak publiczność reaguje na te filmy, a siedzę przed komputerem. Mateusz? Ja chyba nie powiem niczego nowego, bo od właściwie marca pracowałem nad swoim filmem krótkometrażowym i równolegle jeszcze reżyserowałem pilot serialu animowanego dla dzieci, który bez względu na to, czy byłaby pandemia, czy nie, też odbywałby się zupełnie online. I ta moja sytuacja jest, można powiedzieć, taka pewnie jak u większości animatorów, czyli pracujemy w domu, przy biurkach, praca biurowa i pandemia tutaj niewiele zmieniła, natomiast brakuje mi rzeczywiście kontaktu z ludźmi bezpośrednio i też festiwali, obecności w takim miejscu. Ciekawy jestem, czy w ogóle ta sytuacja wpłynie na same projekty. Wydaje mi się, starałem się jakoś przejść do takiej sytuacji, że to jest nowa normalność i po prostu będę udawał, że nic się nie stało i następne projekty będą takie, jak planowałem wcześniej, ale podejrzewam, że gdzieś to wpłynie na następne projekty. Sam jestem tego ciekawy i jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy takich filmów będzie sporo w przyszłym roku, czy w następnych latach. Zobaczymy. Tomek? Ja też chyba już nic nowego nie powiem. Ja się słyszę siebie, więc to może wyciągnę. No mi chyba może rzeczywiście najbardziej mi brakowało jakby tej drugiej strony, żeby być na festiwalu czy oglądać filmy razem z publicznością. Czasami się czuję teraz oglądając filmy albo nawet w tym wypadku przy tym festiwalu czuję się tak jak te wszystkie jakieś komedyjne występy bez publiczności, gdzie nikt się nie śmieje, bo jest pusto, więc trochę mi jednak brak tego, żeby czuć, jaki efekt filmy mają na ludzie.
żeby czuć, że to ktoś ogląda fizycznie też, nie tylko statystycznie. Super, bardzo Wam dziękuję za te przemyślenia, one są bardzo ważne. Myślę, że w Waszych głowach już się tworzą pomysły na kolejne animacje, kolejne projekty filmowe może. Dobrze, zacznijmy od takiego pierwszego pytania stricte o animację. Julia Benedyktowicz, tutaj pytanie do Ciebie. Czy możesz nam powiedzieć, skąd pomysł na Twoją animację, cykl? Kilka słów poproszę, może. Julia, czy możesz... Nie słychać cię niestety. Teraz mnie słychać? O, teraz, tak, dokładnie, super, dzięki wielkie. Przepraszam. Powiedziałam, że wydaje mi się, że po prostu głównym takim punktem wyjścia dla mnie było po prostu moje doświadczenie bycia przemęczoną i przeciążoną życiem w mieście i rytmem miejskim. I to było główną moją taką inspiracją i potem chciałam po prostu eksplorować takie dwa rytmy, rytm natury i rytm miasta. I to był taki mój główna inspiracja. Właśnie twój rytm, przepraszam, twoja animacja ma takie dwa główne nurty. Nurt miasta, które jest bardzo szybkie. Animacja zaczyna się w momencie, kiedy widzimy miasto, widzimy auta, widzimy to, jak bohaterka wstaje, wcześniej budzik. Dosyć ta atmosfera jest dosyć napięta. A w drugiej części animacji, kiedy już podąża lasem, oddaje się tej naturze. I powiedz mi, jak natura jest bardzo ważna, czy jest ważna dla ciebie, czy jest ważna w twojej twórczości, czy chcesz przekazać też tym coś dla publiczności, dla odbiorcy? Julia, czy słyszymy się? Dobrze, spróbujemy jeszcze za chwilę połączyć się z Julią i zadać to pytanie. Dobrze, to przejdźmy do Julii Orlik i Oli Rosset. Julia, bardzo Ci dziękuję za tą animację, za ten film. On był dla mnie personalnie bardzo, bardzo ważny. Chciałam zapytać też, skąd pomysł, bo przecież temat jest... Temat nie jest tematem modnym, tematem łatwym. Często go unikamy, szczególnie my jako młodzi ludzie. To pomysł wziął się z jakichś moich obserwacji i takich pośrednich doświadczeń. W ogóle to jest mój czwartoroczny film i ja bardzo, bardzo długo nie wiedziałam, nie umiałam określić pomysłu na film, nie umiałam się zdecydować. Ja miałam wcześniej już dwa zupełnie inne scenariusze napisane, tylko jakoś zakończenie mi tam nie leżało i mimo, że już one były klepnięte i praktycznie przystępowałam do ich realizacji, to jakby cały czas czułam, że nie za bardzo chcę je wykonać i jakoś tak w ostatniej chwili stwierdziłam, że koniec, że zmieniam pomysł i właśnie pojawił się pomysł na Jestem Tutaj, który, tak jak już powiedziałam, on jakoś jest oparty o moje doświadczenia pośrednie, czyli na przykład moje wspomnienia z dzieciństwa, jak przyglądałam się, jak mój dziadek opiekował się swoją mamą. On miał około 70 lat, a jego mama już miała wtedy około po 99 nawet. Z tych moich wspomnień i to było też jakimś punktem wyjścia. Jeżeli chodzi o sam pomysł na kadrowanie, no to on się pojawił właśnie czysto praktycznie, bo jak w ostatniej chwili zmieniłam pomysł, to okazało się, że mam bardzo mało czasu na jego realizację. I wiedziałam, że nie mogę pozwolić sobie na jakąś obszerną scenografię, na jakieś szalone jazdy kamerą, na
i na wszystko to, co mogłoby się pojawić w tym filmie. I wtedy też pojawił się pomysł na to, żeby opowiadać to wszystko jednym ustawieniem kamery z perspektywy tego jednego pokoju. I żeby nie było widać twarzy właśnie wszystkich ludzi wokół łóżka, tylko i wyłącznie postać tej kobiety, która leżała i nie mogła, no nie mogła nic zrobić, i którą się opiekowano. Dziękuję, dobrze. Wiem, że głosy głosy użyczali Izabela Kuna i Zdzisław Wardein. Proszę powiedz, czy długo namawiałaś ich do tego, aby wzięli udział w tym projekcie? Czy byli zaskoczeni? Jak wyglądała współpraca? Może to też jest bardzo ciekawe. Nie, właśnie co mnie bardzo zaskoczyło, nie musiałam długo namawiać. Dużo dłużej szukałam źródła kontaktu. Tutaj bardzo pomógł mi mój opiekun Mariusz Wilczyński, który zdobył kontakt do pani Izy Kuny i już wstępnie tak naświetlił jej pomysł i praktycznie jak ja już dzwoniłam, to ona już była przekonana i powiedziała jasne, spoko, już zgadzam się, powiedz kiedy przyjechać. Z kolei z panem Zdzisławem Wardeinem było o tyle trudno, że on nie ma telefonu i okazało się, że ciężko jest się z nim skontaktować i ja się tak naprawdę chyba kontaktowałam poprzez telefon do jego żony. Ale jakoś udało nam się połączyć i też powiedział, że się zgadza. I to mnie bardzo, bardzo ucieszyło. Bo współpraca była super. Ja pierwszy raz współpracowałam z tak doświadczonymi aktorami i ja byłam przerażona na początku, bo po prostu się stresowałam, że ja zawalę, że ja coś źle zrobię, że ja tego nigdy nie robiłam, nie reżyserowałam aktorów już doświadczonych i bałam się, że po prostu coś palne, ale na szczęście oboje to byli wspaniali ludzie, którzy zagwarantowali mi niesamowite doświadczenie i nie spowodowali żadnej traumy związanej z tym dniem. Wręcz przeciwnie, wspominam go bardzo, bardzo dobrze i bardzo dużo od siebie dali, ponieważ ten scenariusz, on powstawał w znacznym pośpiechu i ja byłam świadoma tego, że te dialogi, one nie wszystkie siedzą i bardzo, bardzo pomogli mi tutaj i pan Zdzisław i pani Kuna poprzez to, że przez swoje doświadczenie oni potrafili mi powiedzieć, że no słuchaj Julia, ten dialog tutaj nie siedzi, ja to powiem trochę inaczej, albo przekształcę to zdanie, albo słuchaj, no to jest bez sensu, to wywalimy, a powiem to tak. I to wszystko, to nie było nachalne, ale to było właśnie takie w punkt. I więc nie narzucali mi niczego, ale po prostu proponowali bardzo dobre zmiany i to było super. To może teraz pytanie do Oli. Herbert napisał coś takiego, że rzeczywistość obraca się wolno w żyłach. Powiedz proszę, jak wyglądała z twojej perspektywy praca przy filmie animowanej, ponieważ wcześniej wspomniałaś, że pracowałaś przy innych projektach nieanimowanych, a ta animacja cię mocno wciąga, z tego co słyszałam przed chwilą. Tak, jeżeli chodzi o filmy, to jestem tutaj, było pierwszym filmem animowanym, który montowałam i to jest wspaniałe doświadczenie, że mogłam ten film właśnie zmontować jako pierwszy, bo było w nim po prostu coś, co jak tylko zobaczyłam pierwszy surowy materiał, co poruszyło mnie tak jak żaden film, którego wcześniej montowałam i wiedziałam, że jest w tym ogromny potencjał. Zmontowaliśmy z układki pierwszej 20-minutowej, ścięliśmy ją do 15, tak? Czyli wyrzuciliśmy aż 5 minut materiału, to jest bardzo dużo jak na film animowany. W normalnym filmie aktorskim to by było niedużo. Wydaje mi się, że najtrudniejszym elementem pracy była praca jakby z tym, że nie miałam gdzie się ukryć. Skoro mamy jeden kadr i nie mam żadnych przebitek, to tak właściwie teoretycznie nie mam dużo możliwości montażowych, ale dzięki temu, że nie było widać twarzy postaci, które rozmawiały, to miałam bardzo duże pole manewru do zabawy z dialogiem, do dostosowywania tempa i do dostosowywania tej historii do tego, żeby odpowiednie rzeczy padały w odpowiednich momentach i żeby po prostu to dzięki temu było wiarygodne i nadawało jakoś tak tej pierwszoplanowej postaci życia.
żeby ona nie była tylko obiektem, na tym mi najbardziej zależało w montażu, żeby wziąć ją na ten pierwszy plan, ale żeby ona była cały czas świadomą postacią, a nie tylko lalką, którą animujemy. I mam nadzieję, że dzięki tym zabiegom, które zastosowałam i tym okropnym ścięciom, które Julia przyjęła na klatę, bo to nie jest takie proste zgodzić się, żeby wyrzucić 5 minut filmu, który, a materiał był fantastyczny, no to mam nadzieję, że to się, że się udało i że film porusza serca, nie tylko moje serce. Oj tak, a powiedz jeszcze, jak współpracowało ci się z Julią? Znałyście się dziewczyny wcześniej, czy to jest pierwszy projekt wspólny? Pierwszy projekt wspólny. To był pierwszy nasz wspólny projekt, mam nadzieję, że nie ostatni, bo z Julią pracowało mi się fantastycznie. Jeżeli mogłabym coś poradzić jakimś animatorom, którzy wahają się, czy skorzystać z pomocy montażysty, albo boją się wpuszczenia kogoś innego do projektu, to ta druga para oczu wydaje mi się bardzo pomocna, a Julia i ta postawa promuje ją bardzo mocno, była niesamowicie otwarta, ale jednocześnie broniła swojego pomysłu. I miałyśmy naprawdę fantastyczne rozmowy, konwersacje, w których myślę, że się bardzo dobrze zrozumiałyśmy i efektem tego jest właśnie film wyświetlany na festiwalach. Super, bardzo wam dziękuję, dziewczyny, za podzielenie się tymi wspaniałymi uwagami i historią filmu. Kolejne pytanie chciałabym skierować do Natalii. Natalia, jesteś z nami. Natalia jest laureatką specjalnego Złotego Żmija dla najlepszej etiudy studenckiej z 2007 roku z konkursu Anima za animację Pies Schrödinga. Jeszcze raz gratuluję ci, Natalio. Chciałam pierwsze pytanie będzie dość takie może troszeczkę zabawne, ale ile czasu spędziłaś w metrze? Boże. No ja wtedy mieszkałam w Łodzi, jak robiłam ten film, więc nie za długo generalnie, bo w Łodzi nie ma metra. Ale mam rodzinę w Warszawie, którą czasami odwiedzam i miałam okazję tym metrem się przejechać. Powiedz proszę, jak wyglądała preprodukcja? Jak przygotowałaś się w ogóle scenariuszowo do tego projektu, do tego filmu? No w ogóle pomysł na ten film się wziął stąd, że ja kiedyś pojechałam do domu odwiedzić moich rodziców i akurat tam był wtedy mój kuzyn ze swoją ówczesną dziewczyną i oni wcześniej kręcili teledysk do jakiegoś zespołu polskiego w polskim metrze w Warszawie i właśnie Kasia opowiadała mi swoją historię, bo ona jako tam, ona chyba była producentką tego teledysku, no w każdym razie, ale pomagała też na planie i była tą osobą, która siedziała obok motorniczego metra i po prostu mówiła mu, kiedy on ma wjeżdżać na peron i kiedy to metro ma ruszyć. I siedziała z nim z krótkofalówką i czekała na znak od reżysera, więc spędzili ze sobą trochę czasu po prostu. I zaczęła opowiadać o tym panu, który okazał się być dosyć fascynującą postacią, ponieważ Kasia jest dosyć atrakcyjną młodą dziewczyną, no więc on chciał chyba też z nią tak porozmawiać i zaczął mówiąc: a czy pani wie, że ja w 2012 wygrałem nagrodę dla najlepszego motorniczego w Europie? I Kasia powiedziała, że nie. I zaczęła go ciągnąć za język, o co chodzi, bo było to dosyć takie niespodziewane. I zaczęła po prostu z nim rozmawiać i potem opowiedziała mi całą tą historię. I powiedziała, że to był taki pan, który w tym metrze, które w Warszawie wtedy było jedną linią, jeździło tylko w tej z powrotem. Nie zachowywał się jak pan, który prowadzi metro, czyli generalnie po prostu pociąg w tunelu, gdzie jest generalnie ciemno, nic nie widać, więc potencjalnie jest to bardzo nudny zawód. Natomiast on się zachowywał jakby po prostu znajdował się w centrum zarządzania kosmosem po prostu, że on po prostu tutaj, to był cały jego świat po prostu, przynajmniej ona mi to tak przedstawiła. I ja pomyślałam, że to jest w ogóle super pomysł na film po prostu i początkowo miał to być po prostu animowany dokument o tym panu. Ja się nawet z tym panem spotkałam, natomiast chyba gdzieś tam w toku pracy ja się zorientowałam, że ja nie jestem zbyt dobrym dokumentalistą. Ja nie do końca potrafię wchodzić tak w czyjeś życie i nie do końca dobrze się też z tym czuję po prostu. I skończyło się na tym, że umówiliśmy się na kawę, on mi opowiedział tyle, ile nam się udało po prostu, ile mi się udało od niego uzyskać. Przyniósł mi też książki o metrze, jakieś. I ja stwierdziłam, że po prostu koniec końców, że z racji tego, że nie potrafię zrobić dokumentu, to po prostu skorzystam z tego materiału, który zebrałam i zrobię z tego własną historię. No, a że
że jakoś ja lubię chyba czarne komedie, to w pewnym momencie poszło to po prostu w tą stronę, w którą poszło, że to jest no, generalnie czarna komedia, która tak naprawdę, no, ten bohater nie ma za wiele wspólnego, jeżeli chodzi charakterologicznie ze swoim pierwowzorem. Tamten pan jest super miłym, bardzo delikatnym człowiekiem, natomiast no, bohater mojej animacji jest od niego trochę inny. Dziękuję. Czy możesz opowiedzieć, nad czym obecnie pracujesz? O, tak, no ja właśnie kończę studia doktoranckie i teraz rozpoczynam pracę nad, znaczy to jest dopiero jeszcze etap koncepcyjny, ale muszę zrobić projekt doktorancki, który będzie po prostu filmem animowanym, do którego trzeba też napisać szerszą eksplikację reżyserską, która będzie, znaczy bardziej taki esej teoretyczny, który będzie po prostu moją pracą doktorską, więc obecnie nad tym pracuję. A to będzie, na razie jeszcze ciężko mi do końca powiedzieć, ale będzie to po prostu chyba smutna animacja o tym, że pewne rzeczy w naszym życiu muszą się wydarzyć w odpowiednim czasie i że pewne rzeczy trzeba zostawić po prostu za sobą. Super, mam nadzieję, że zobaczymy się za kilka dobrych miesięcy w Krakowie tutaj na festiwalu i zobaczymy twoją kolejną animację. Wspaniale. Super, nie mogę się doczekać, Natalia. Dobrze, Kasiu, jesteś z nami? Jest, Kasia Warzecha, jeszcze raz, witaj. Jesteś absolwentką reżyserii Katowickiej Szkoły Filmowej. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby nagle zrobić animację? Na początku była historia, czyli historia Adama o tym, że poznał swojego ojca w wieku 40 lat. I potem było takie długie poszukiwanie po prostu sposobu na opowiedzenie tej historii, która wydarzyła się 40 lat temu. I, no i tak w tym poszukiwaniu nagle wpadłam na ten pomysł, że fajnie, gdyby to była animacja. Ale ten pomysł mi wpadł dosłownie tydzień przed takim pitchingiem w studium Oka, żeby dostać finansowanie tam. No i przy pomocy Marty Kasprzek, która w sumie natchnęła mnie do tego pomysłu, animatorki, absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. Zrobiliśmy taki trailer i ja przedstawiłam to na programie pierwszy dokument, a nie pierwsza animacja. I im się to bardzo spodobało i w sumie nie wiedziałam za bardzo wtedy, co się pakuje, ale miałam takie poczucie, że ta historia jest bardzo ważna i że nie można tego zaprzepaścić po prostu i trzeba i jako reżyser jakby znaleźć odpowiednią formę do opowiedzenia tego i animacja może nam w tym pomóc. No i tak to się stało, a że jedynym animatorem, jakiego znałam, był Marcin Podolec, który ma swoje studio, to potem już jak mieliśmy decyzję o tym, że dostaliśmy dofinansowanie z MUK-a, odezwałam się do niego i on się zgodził na to, żeby ja jego studio to robiła. I tak to się zdarzyło. A opowiedz proszę o tej współpracy z Marcinem Podolcem. Super. To było super, bo Marcin wiedział, że nigdy wcześniej nie robiłam animacji i jakby za rękę mnie prowadził i wprowadzał jakby w to, co mam robić i na czym polega reżyseria też animacji. I no, on i jego całe studio dało mi taki niezwykły komfort w tym, że nie czułam się źle z tym i no to z czasem jak się rozwijało, to już załapywałam, co dokładnie trzeba robić i tak dalej. No ale on mi naprawdę no, bardzo, bardzo dużo. Od początku, kiedy szukaliśmy w ogóle jakby sposobu nie tyle opowiadania, bo to już miałam scenariuszu, co bardziej plastyki, to mieliśmy bardzo szerokie spektrum tego, jakby to mogło wyglądać. Po następne kroki takiego szukania różnych rozwiązań i każdy właściwie z teamu coś dał, co doprowadziło do tego, że to wszystko tak wygląda, bo oczywiście oprócz tej animacji też są materiały archiwalne wykorzystywane, listy i wideo i to właściwie do samego końca też szukaliśmy rozwiązania na to, jak to opowiedzieć, żeby było spójne jednak przez całe spektrum tych różnych materiałów.
Jaka jest główna różnica według ciebie pracy właśnie nad animacją, a pracy nad na planie filmowym, filmu fabularnego czy dokumentu? No, przede wszystkim praca na planie to jest praca zespołowa. Taka, że jakby fizycznie jesteśmy w jednym miejscu. A tutaj to była taka moja najbardziej samotna praca ze wszystkich, bo właściwie z każdym pracowałam po kolei i dopiero na premierze filmu, na szczęście nam się udało zrobić taką premierę, które Studium UKA organizowało. Udało nam się pierwszy raz spotkać wszyscy razem na jednej scenie, więc to tam mnie wzruszyło, bo nigdy, po prostu ci ludzie nigdy wcześniej się nie spotkali. A ja przywykłam do tego, że siedzimy na planie i wszyscy jesteśmy razem. Więc to chyba jest największa różnica. No a druga różnica jest taka, że ja nie jestem animatorem, więc to wszystko, co mam w głowie, musiałam przełożyć wcześniej na papier. I to nie jest opis emocji aktora, który pokazał mi kilka dubli, tylko dokładne pracowanie tego na części pierwsze, ruch palca, gałki oczne i tak dalej. I to dla mnie było, naprawdę to trzeba bardzo, 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 bardzo przemyśleć, bo po prostu bardzo dużo osób nad tym pracuje i nie mogę wielu kroków wstecz na ten, bo to praca pieniądza. Czyli nie będzie to twój ostatni animowany film, tak? Nigdy nie mów nigdy. Ja nigdy w życiu będę mnie podejrzewała, że będę w ogóle reżyserem animacji. Zdecydowanie mogę pracować na planie, ale też ta współpraca była niesamowita, więc nie wiem, co mi jeszcze przyjdzie. Czy aktualnie pracujesz nad czymś nowym? No ja teraz pracuję na planach filmowych u Wojtka Smarzowskiego i Olki Terpińskiej. Mam nadzieję do końca roku, że uda nam się skończyć te zdjęcia. I marzę o tym, żeby usiąść i spisać swoje nowe pomysły, bo pracuję też nad swoim debiutem, ale potrzeba też nam to czasu, żeby to wszystko spisać, ale też mieć pieniądze na życie. Tak, to pragmatyczne, bardzo dobrze. Tak. Bardzo nie oszukujmy się takiego na życie artysty też. Dokładnie, dokładnie. Dzięki, Kasia, bardzo. Mateuszu, jesteś z nami? Tak, jestem. Super. Bardzo proszę, czy możesz przybliżyć troszeczkę historię twojego filmu i skąd pomysł, czy ten pomysł był gdzieś głęboko w twoim dzieciństwie, czy po prostu miałeś jakąś inną inspirację? Właściwie to jest taka autobiograficzna historia, czyli zbiór wspomnień. I na początku nie miałem takiego zamiaru budowania filmu w takiej jasnej strukturze, że to raczej miała być seria scen, wspomnień. Ale im bardziej się zagłębiałem w ten temat i zacząłem łączyć te elementy, to się okazało, że jest tu jakaś historia. Oczywiście wymagało to pewnych modyfikacji, zmiany bohaterów, pewnych redukcji, pewnych zmian, które były potrzebne, żeby ta historia miała taką klasyczną bardziej strukturę, chociaż cały czas mnie kusiło, żeby bawić się tą narracją. Mam takie, fascynuje mnie taka część języka filmowego, żeby zrobić coś inaczej. Nie zawsze to daje dobre efekty, muszę się powstrzymywać, ale mimo wszystko lubię takie eksperymenty narracyjne. Ale generalnie można powiedzieć, że to wszystko jest wzięte z miejsca, gdzie dorastałem. I ten film pozwolił mi zamknąć ten świat takiego wczesnego dzieciństwa, miejsce, gdzie dorastałem, i to było tyle fajne, że spędziłem prawie rok pracując nad tym filmem i malując tła, rysując, robiąc taki research do tego filmu, było takim fajną podróżą do tego czasu, do tego miejsca, którego już nie ma. I dobrze wspominam ten czas, bo wiem, że pewnie wszyscy tutaj, którzy pracują przy filmie animowanym, wiedzą, że to jest taki czas, no trudno, trochę izolacji, pracy takiej biurowej, ale tutaj odnalazłem coś takiego bardzo przyjemnego i dobrze wspominam po tym czasie tą realizację.
No właśnie, jak ta praca przy samym filmie wyglądała, bo wspominałeś, że to było dosyć mozolne, że musiałeś dużo zrobić tego researchu. Tak, to spędziłem dużo czasu na Google Maps, w sensie na Google Drive, w sensie na Google Maps oglądając te miejsca, które się zmieniły. Próbując sobie przypomnieć też, jak to wyglądało na początku lat 90. się okazało, że tych zdjęć właściwie nie ma, bo nikt tych zdjęć nie robił tak naprawdę. Na zdjęciach zazwyczaj jestem ja, moja siostra, kuzyni w bliskich planach i nie wiemy, co jest za nami i to wszystko. Ale to było dosyć mozolne, ale przyjemne i myślę, że to jest coś takiego... Udało się zrobić, utrwalić ten świat, którego no właściwie nie ma, to co powiedziałem przed chwilą. I to było też o tyle mozolne, że nie chciałem tej pracy oddać innym osobom, co myślę, że nie jest dobrym pomysłem, bo po prostu należy jakoś tą pracą dzielić, pracować bardziej zespołowo, ale w tym przypadku miałem takie poczucie, że nikt lepiej tego nie zrobi. Tak mi się wydawało, a to nie musi być prawda, ale to chyba jest taki syndrom wielu, wielu reżyserów animacji, zwłaszcza pracujących przy autorskich filmach, gdzie te zespoły są małe. Atmosferę w twoim filmie buduje nie tylko montaż, ale też muzyka. Czy możesz powiedzieć, jak też wyglądała twoja współpraca z autorką muzyki Karoliną Rec? To jest trochę tak, że ta współpraca... Wyglądało tak, że zaczęliśmy od znalezienia utworu, który zamknie film, czyli utwór Wacława Strzemotu. To jest taki utwór często śpiewany przez chóry w kościołach. Okazało się, że ten tekst pasuje do tej historii. Może to nie jest słyszalne w filmie, ale to mi jakoś pomogło i było uzasadnione użycie tego utworu muzycznego. I wydawało mi się, że to wystarczy, że wystarczy tylko ten utwór, dodając bardzo dużo dźwięku, który też mocno wzbogacił ten świat. Poczułem, że w paru miejscach ta muzyka jest jeszcze potrzebna, ale powinna działać troszeczkę w inny sposób i użyć innych narzędzi. Czyli jeżeli mamy sakralny utwór na końcu filmu, to tutaj użyjemy bardziej takiego, nazwijmy to, coś, co jest po drugiej stronie, czyli coś prymitywnego, brudnego, chropowatego i paradoksalnie wiolonczela też może coś takiego wydobyć z siebie. I rzeczywiście jak posłuchałem tego filmu, czy obejrzałem go słuchając na takich dobrych głośnikach w kinie, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Miałem takie poczucie, że ta muzyka wniosła kolejny taki poziom i cieszę się, że mogę dalej współpracować z Karoliną, chociaż przy następnym filmie ta muzyka będzie zupełnie inna i zupełnie inne cele sobie postawiliśmy. A właśnie, opowiedz troszeczkę, jeśli możesz oczywiście, o kolejnym twoim projekcie. Wspomniałeś, że to będzie film, animacja dla dzieci, kino familijne. Też, ponieważ z jednej strony reżyserowałem odcinek serialu dla dzieci, ale równolegle pracowałem nad następnym filmem animowanym autorskim, który właściwie już kończę, bo zacząłem go w poprzednim roku. Pandemia troszeczkę pomogła, ponieważ pomogła mi się skoncentrować na tym, żeby zostać w domu i pracować nad tym projektem. I będzie to film podobnej długości, ale rozgrywający się w Afryce w wieku XIX, na terenie takiej kolonialnej posiadłości, gdzie główną bohaterką jest szympansica. Coś nowego, nowe wyzwania i też się cieszę, że film trochę ma inną plastykę, jest nowym wyzwaniem. Też takie mam poczucie, że potrzebowałem zmienić narzędzia, zmienić metody, inaczej opowiedzieć. I wydaje mi się, że ten nowy film wnosi coś nowego w moim dorobku i moim języku. Bardzo dziękuję, Mateuszu. Tomek, jesteś z nami? Halo, halo.
Cześć, o super, super. Powiedz proszę, jaka historia stoi za twoim filmem i skąd pomysł, co było inspiracją? No to jest, ja zazwyczaj pracuję tak, że mam, że zbieram różne motywy i je zlepiam w różne konstelacje. Więc można powiedzieć, że pewne motywy w tym filmie sięgają bardzo daleko jeszcze na czas moich studia, a inne były świeższe. No i ten materiał, który zlepił właściwie te motywy, to jest ten związek, powiedzmy, ojciec i syn, albo mężczyzna, który wychowuje chłopca małego. I w sumie stwierdziłem, że znaczy ten moment, kiedy stwierdziłem, że to będzie dobry materiał, znaczy dobry motyw do pracy, to jak przekonałem się po researchu, że jednak mało jest w co najmniej naszej kulturze takich opowieści czy takich emblematycznych figur pod tematem ojciec i syn, które mówią coś więcej niż walce Edypa albo Darth Vadera i Luke'a Skywalkera. Więc dlatego też powiedzmy sięgnąłem po taką estetykę prawie że mitologiczną, bo sądziłem, że można iść tak daleko, żeby stworzyć coś, co bardziej przypomina mitologię niż opowieść współczesną. Czy możesz zdradzić, jak długo pracowałeś nad tą animacją? Znaczy, sama produkcja to trwała, powiedzmy, nie cały rok. To była technologia trochę eksperymentalna, więc same rozwijanie tej technologii potrwało trochę, ale wiadomo, że były intensywniejsze czasy i bardziej takie, nie wiem jak to się mówi, jak się kisi ten ogórki. No to robiłem zespołem i w miejscu, w którym przez kilka lat wcześniej pracowaliśmy razem, więc są pewne elementy albo i w technice, i w estetyce, które już wcześniej wypróbowaliśmy i chcieliśmy wykorzystać. No i sama ta technika to w końcu jakby padła decyzja na tą technikę, bo najbardziej przypominała taką tkaninę żywą i używaliśmy dużo materiałów organicznych, też takich giętkich, począwszy od szmatek papierowych, dużo mokrych jakichś no, papierowych ręcznik, kamieni. Projekcja na to i tak dalej. Miks. Super. A twój kolejny projekt już jest rozpoczęty? Mam wrażenie, że nad czymś już pracujesz. Teraz, w tej chwili jakby nie robię personalny projekt. Teraz pracuję na zlecenie i robię też zostałem poproszony, żeby wyreżyserować taką adaptację książki Asiunia dla Ego Film. Więc nad tym siedzimy teraz głównie. A personalny projekt jeszcze zaczekam, bo trochę się, nie wiem, zmieniły się realia, więc pewne, nawet ten film, który teraz jest na etydzie, to w ogóle mi się wydaje, że inaczej jest odbierany już w tym zmienionym, nie rzeczywistości, ale taki zmieniony
sensytywność się zmieniła może trochę, czy coś innego interesuje może ludzi, więc inaczej się odbiera i tak jestem z tymi projektami, które chciałem jakby następnie robić, że ja też ich nie wiem, analizuję i zmieniam albo znajduję inne motywy, które są ciekawsze, więc jeszcze nie siadłem na następny personalny. Super, bardzo Ci dziękuję, Tomku. I chciałabym wrócić jeszcze do pytania do Julii Benedyktowicz. Julia, czy jesteś z nami? Halo Split? Tak. Halo Split? Halo, jestem, przepraszam bardzo, miałam problem z internetem i wyrzuciło mnie po prostu. To ale może chyba już wszystko działa. Tak, wszystko jest okej. Okay. Powiedz właśnie, co robisz na Chorwacji? Udało mi się wyjechać na Erasmusa, mimo obecnej sytuacji na świecie, więc właśnie jestem na wymianie studenckiej. Powiedz proszę, jako ty, jako artystka w swoim filmie, jak bardzo ważna dla ciebie była natura, ta druga część, o której zaczęliśmy mówić. Nie wiem, czy słyszałaś to wcześniejsze pytanie, no ale... Tak, usłyszałam i wtedy mnie wyrzuciło. No myślę, że głównym tematem dla mnie w tym filmie była natura i też no właśnie główną inspiracją i też taki, to było dla mnie najciekawsze w robieniu tego filmu, ponieważ w drugiej części bardziej pozwoliłam sobie poszaleć z animacją i nie miałam tego wcześniej wszystkiego dokładnie zaplanowanego w animatiku. I też do tej drugiej części najwięcej zbierałam takich inspiracji wizualnych, czytając różne książki a propos symboliki. Między innymi taką książkę Elia Deco czytałam o symbolice lunarnej i o tam sakrum i profanum. I to dosyć dużo pozwoliło mi wymyślać dużo różnych takich wizualnych zabiegów, którymi chciałam gdzieś tam przedstawić rytmy natury. A jak wyglądała twoja praca i pomoc ze strony opiekunów artystycznych, opiekuna artystycznego filmu? Opiekunem tego filmu jest Piotr Dumała i Piotr Milczarek. I ja bardzo dużo się, bardzo mi oni pomogli w tej pierwszej części filmu, właśnie tej miejskiej, że tak powiem, pod względem budowania tego rytmu, montażu i tego, jak nabudowywać tę historię. I nad tym z nimi głównie pracowałam w ciągu roku akademickiego, a później właśnie były wakacje, w trakcie których robiłam film i wtedy bardziej skupiałam się na tej części natury i bardziej to było już tak, że po tych wakacjach przedstawiałam im tą połączoną już wersję, która no, gdzieś tam została przez nich zaakceptowana i spodobała im się. Ale pewnie oboje dla mnie bardzo dużo pomocą w szukaniu tego języka, jak przedstawić ten miejski rytm. Ale też ogromną pomocą dla mnie była jedna z profesorów w naszej szkole montażu, pani Cecylia Pacura. I ona ogromnie mi pomogła właśnie. Z nią akurat się widywałam w trakcie wakacji, w trakcie bezpośrednio pracy nad animacją i ona mocno pomagała mi nad właśnie montażem. A czy możesz też nam przybliżyć informacje, nad czym aktualnie pracujesz w Splicie? To znaczy aktualnie właśnie skończyłam mój czwartoroczny film, który robiłam do Wieprza Milona Bałaszewskiego, więc aktualnie, że tak powiem, zbieram siły po tamtym filmie i mentalnie przygotowuję się do wymyślania dyplomu. Super, bardzo dziękuję. Chciałabym podziękować Wam wszystkim za to, że znaleźliście dla nas chwilę, aby spotkać się tutaj z nami, z naszymi widzami. Życzę każdemu z Was osobna wszystkiego najlepszego w tych dziwnych czasach i głowy pełnej pomysłów oraz dużo dobrej energii. Mam nadzieję do zobaczenia za rok, za dwa, za trzy lata w Krakowie i wszystkiego jeszcze raz dobrego.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie. Dzięki. Dzięki, dziękujemy. Na-da-dee.